W ostatnich miesiącach istnienia III Rzeszy na odległym lotnisku w głębi hitlerowskich Niemiec ściśle tajny myśliwiec odrzutowy wystartował w swój pierwszy lot. To Horten 229. Broń, która mogła zmienić przebieg wojny. To była najbardziej osobliwa maszyna w ówczesnych Niemczech. Ale czy był niewykrywalny dla radarów? To jedna z wielkich tajemnic II wojny światowej. Teraz, ponad 60 lat po jego pierwszym locie, zespół wybitnych ekspertów w dziedzinie lotnictwa i technologii stealth zrekonstruuje jeden z najniezwyklejszych sekretów III Rzeszy. Nigdy nie przewoziłem niemieckiego myśliwca. Hitlerowskie latające skrzydło przejdzie testy, które mają wyjaśnić zagadkę niewidzialnego myśliwca Hitlera. Pod koniec II wojny światowej wojska alianckie parły przez Niemcy, prowadząc gorączkowe poszukiwania. Raporty wywiadu donosiły o tajnej broni Hitlera, która może zmienić przebieg wojny. Czternastego kwietnia 1945 roku żołnierze amerykańskiej 3. Armii odkryli ściśle tajny ośrodek badawczy ukryty w lesie 160 km na północny wschód od Frankfurtu. W środku znaleźli jedną z najbardziej innowacyjnych broni hitlerowskich Niemiec, wykonaną niemal całkowicie z drewna. Musieli się mocno zdziwić, kiedy otworzyli wrota hangaru. Po raz pierwszy zobaczyli statek powietrzny o tak fantastycznym kształcie. To było coś niespotykanego. Drewniany samolot z silnikiem odrzutowym. Nie potrafili docenić wagi tego znaleziska. W lipcu 1945 roku Hortena 229 i inne innowacyjne samoloty niemieckie przetransportowano do USA w ramach operacji Seahorse. Niezwykły myśliwiec został ponownie zmontowany, ale nigdy nie badano jego zachowania w powietrzu ani niewykrywalności. Jedyny ocalały Horten 229 przez ostatnie 60 lat pozostawał dobrze ukryty przed wzrokiem ciekawskich. Ten cenny i wyprzedzający swoją epokę łup wojenny spoczywa pilnie strzeżony w rządowym magazynie niedaleko Waszyngtonu. Cztery lata po pierwszym locie Hortena 229 rozstrzygniemy kwestię jego niewykrywalności dla radarów. Ekspert od technologii stealth Tom Dobrens z koncernu Northrop Grumman pokieruje zespołem, który zbuduje pełnowymiarową replikę Hortena 229. Potem zostanie ona poddana testom z użyciem alianckiego radaru z czasów II wojny światowej. Po bitwie o Wielką Brytanię Goering uznał, że Luftwaffe potrzebuje nowych samolotów, bo te aktualnie posiadane są nieskuteczne. Ale samoloty były dobre, tracili je przez radary. Większość naszej wiedzy na temat Hortena 229 pochodzi od Davida Myrie, który gromadził ją w trakcie spotkań z konstruktorami, Walterem i Reimarem Hortenami. Średnica dyszy. Ekipa ma kilka godzin na obejrzenie i dokonanie pomiarów oryginalnego niemieckiego odrzutowca zrobionego niemal w całości z drewna. Grubość poszycia 1,8 mm. Warstwy fornirów wskazują na to, że prawdopodobnie użyto sklejki, aby uniemożliwić falom radaru przeniknięcie przez poszycie. Przekonamy się, czy w ten sposób chcieli oszukać radary. Aby to wyjaśnić, najpierw zbadają pokrycie ze sklejki. Przekonamy się, czy fale radaru są pochłaniane czy odbijane, a może sklejka chroni przed nimi wnętrze samolotu. W tym celu dwa czujniki wyemitują fale radiowe skierowane na pokrywę ze sklejki.
Wygląda na to, że ta powierzchnia nie przewodzi energii. Być może pochłania sygnał. Prawdopodobnie ta warstwa miała za zadanie nie tyle pochłaniać fale, co stanowić dla nich barierę. Badanie potwierdza, że drewno zmniejszyło prawdopodobieństwo wykrycia samolotu, ale Horten miał więcej takich cech. Silniki były ukryte w kadłubie. Wszystkie powierzchnie wykonano z materiałów mieszanych. W poszyciu jest węgiel. Wiele wskazuje, że robiono to z myślą o radarze. Tak wygląda współczesny samolot typu Stealth. Bombowiec B-2 koncernu Northrop Grumman. To okazałe latające skrzydło łączy w sobie techniczną elegancję i wszystkie aspekty niewykrywalności. Jego rozpiętość skrzydeł wynosi 52 metry, ale skuteczna powierzchnia odbicia, czyli zdolność do odbijania fal radiowych, jest mniejsza niż w przypadku Orła. Dwa główne czynniki, które decydują o zmniejszeniu prawdopodobieństwa wykrycia samolotu typu Stealth, to materiały pochłaniające fale radarowe i, co ważniejsze, kształt, który je rozprasza. Technologia Stealth nie czyni samolotu niewidzialnym, ale drastycznie zmniejsza prawdopodobieństwo jego wykrycia. Przed takim przeciwnikiem trudniej się bronić. Prace nad współczesnymi samolotami typu Stealth rozpoczęły się w latach 70. w tajnych ośrodkach koncernów takich jak Northrop Grumman. Wiele naszych projektów jest objętych ścisłą tajemnicą. W zasadzie nie wolno mi mówić o niczym, nad czym tu pracujemy. Most of the time the things I work at Northrop are programs that I'm not allowed to talk about. Duża część tych ściśle tajnych prac prowadzona jest w nowoczesnym zakładzie badawczo-wdrożeniowym w El Segundo na przedmieściach Los Angeles. To tutaj w ciągu 3 miesięcy powstanie Horten 229. Chociaż nie wzbije się on w powietrze, to będzie pełnowymiarową repliką składającą się, tak jak pierwowzór, z centropłatu połączonego z parą skrzydeł. Aby jak najdokładniej odwzorować oryginalny wygląd maszyny, replika będzie wykonana też niemal w całości z drewna. Ale proces montażu zostanie przyspieszony dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi. W latach 40. 40 robotników potrzebowało około miesiąca, żeby ręcznie wyciąć wszystkie dźwigary. Współczesne sterowane komputerowo maszyny uporają się z tym w jeden dzień. Wysokoobrotowa frezarka wycina każde żebro i przegrodę zgodnie z dokumentacją techniczną. Kształt modelu musi idealnie odpowiadać oryginałowi. Teraz zajmiemy się złączem obrotowym. Zespół modelarni pod kierownictwem Tima Nota przystępuje do składania centropłatu według planów odtworzonych na podstawie rysunków braci Hortenów. Można kleić. Podobnie jak w oryginalnym Hortenie, wszystkie elementy są łączone przy pomocy kleju i gwoździ. Użyte materiały oraz kształt repliki decydują o jej skutecznej powierzchni odbicia. To głównie drewno. Kilka elementów będzie z włókna szklanego. Jedyne metalowe części to złącze obrotowe i punkty zaczepowe. Gus Kindweiler i Tim Knott od wielu lat pracują przy najbardziej innowacyjnych programach rozwoju technologii Stealth. Teraz umieszczą oni złącze obrotowe w centropłacie. Większość ściśle tajnych modeli testowych firmy Northrop Grumman jest niszczona po zakończeniu prób technicznych. Ponownie wykorzystuje się tylko złącze obrotowe. Ta obudowa złącza brała udział w innym tajnym programie. Nie mogę powiedzieć, co to było, ale sporo przeszła. Gotowy model zostanie umocowany na specjalnym wysięgniku na wysokości 5. piętra. Potem w kierunku samolotu zostaną wysłane fale radarowe. Konstrukcją utrzymującą złącze obrotowe i warstwą sklejki okrywającą centropłat uporano się w niecałą dobę, ale cała replika musi być ukończona w zaledwie 3 miesiące. Obudowa gotowa.
Pomysł skonstruowania niemieckiego samolotu trudno wykrywalnego dla radarów narodził się w następstwie jednej z decydujących kampanii II wojny światowej. Przygotowując się do planowanej inwazji na Wielką Brytanię, Hermann Göring wydał Luftwaffe rozkaz zniszczenia brytyjskiego lotnictwa. Ale Brytyjczycy mieli tajną broń. Radar zapewnił im przewagę. Dzięki tej nowej technologii znali dokładne położenie, wysokość lotu i liczbę nadlatujących niemieckich maszyn. Brytyjska sieć stacji radarowych pozwoliła dowództwu RAF-u skutecznie kierować myśliwcami, które strącały niemieckich agresorów. Stacje radiolokacyjne całkowicie zniwelowały przytłaczającą niemiecką przewagę liczebną. Bitwa o Wielką Brytanię była przełomowym punktem II wojny światowej i główną rolę odegrał w tym radar. Aby odzyskać panowanie w powietrzu, Göring postanowił stworzyć nowy myśliwiec, wykorzystujący najnowocześniejsze niemieckie technologie. Program nazwano 3x1000. To miał być myśliwiec o prędkości 1000 km na godzinę, zasięgu 1000 km i mogący zabrać 1000 kg bomb. Taki samolot przekraczał możliwości ówczesnej techniki lotniczej. Jako młodzi członkowie Hitlerjugend, Reimar i Walter Hortenowie pragnęli skonstruować samolot, który latałby z wdziękiem i efektywnością ptaków. W latach 30. ci projektanci samouczy budowali drewniane, bezogonowe szybowce. Stając do konkursu, bracia zmodyfikowali swoją koncepcję latającego skrzydła o najnowszą innowację – silnik odrzutowy. Powodzenie tego projektu uczyniłoby aliantów bezbronnymi. Ich brat Wolfram zginął zestrzelony podczas stawiania min przy francuskim wybrzeżu. Walter wciąż pałał żądzą zemsty za śmierć wielu przyjaciół w czasie bitwy o Anglię. Dlatego chciał uderzyć w brytyjską sieć radarów. Horten 229 był jego pomysłem i dystansował pod każdym względem wszystkie ówczesne samoloty. Tylko jeden myśliwiec spośród wszystkich propozycji sprostał wymaganiom Göringa. To był rewolucyjny projekt dwóch braci, o których feldmarszałek Luftwaffe nigdy nie słyszał. Wszyscy uznali latające skrzydło za bardzo śmiałe rozwiązanie. Dodatkowe obiekcje budziła drewniana konstrukcja. Ale Walter był tak owładnięty tym pomysłem, że zdołał przekonać głównodowodzącego Luftwaffe do wizji drewnianych odrzutowców, które osiągną prędkość 1000 km na godzinę i przeniosą żądany ładunek bomb na odległość 1000 km. Göring był zdumiony kształtem samolotu bez ogona i steru wysokości. Walter zapewnił go, że ten nadzwyczajnie zwrotny myśliwiec oczyści niebo z alianckich maszyn. Feldmarszałek dał się uwieść koncepcji latającego skrzydła. Kazał zbudować prototyp i go oblatać. Hortenowie wiedzieli, że zdobyli kontrakt na samolot 3x1000. Czuli, że obronili swoje racje. Ponad pół wieku później ekipa specjalistów koncernu Northrop Grumman rozpoczyna montaż skrzydeł ich Hortena 229. To będzie duży model, ponad 15 metrów rozpiętości skrzydeł. Zużyjemy sporo drewna. Chcemy, żeby był taki sam jak w czasie II wojny światowej. Aby wyniki testów miały jakąkolwiek wartość, kształt modelu i użyte materiały konstrukcyjne muszą być identyczne w oryginalnym Hortenie. Zbiorniki będą tylko namalowane? Tak, radary wykorzystywały fale o wysokiej częstotliwości, a to były aluminiowe zbiorniki. Myślę, że namalowane farbą metalizowaną dadzą na radarze efekt taki sam jak prawdziwe. Pomalujemy gdzieś w tym miejscu, a także z zewnątrz, kiedy samolot będzie już złożony.
Teraz kleimy. Team Knot i ekipa modelarni to jeden z nielicznych na świecie zespołów budujących prototypy samolotów typu stealth. To elitarna grupa wybitnych specjalistów, którzy przeważnie pozostają w cieniu. Fajnie jest budować modele i wiedzieć, jak będą wyglądać samoloty, zanim wejdą do produkcji. Skrzydła zostaną złożone z dwóch dużych podzespołów. Najpierw powstanie długa i zakrzywiona krawędź natarcia. Po pokryciu drewnem będzie ona przyśrubowana do głównego płata skrzydła. Będziemy pracować 4 razy szybciej niż zwykle. Musimy wyrobić się nie w rok, a w 3 miesiące. Możesz tu przybić? Mamy tu dość skomplikowane krzywizny, przez to złożenie obu podzespołów stwarza spore trudności. Praca nad pokryciem górnych powierzchni skrzydeł nie jest łatwa, ale nadanie kształtu krawędzi natarcia to jeszcze wyższa szkoła jazdy. Zaczynamy od dołu, tak. Trzeba trzymać, bo się wysuwa. Łap niżej. Aby zrekonstruować latające skrzydło z lat 40. specjaliści z firmy Northrop Grumman muszą połączyć kunszt dawnych fachowców z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi. Zakończenia skrzydeł zrobimy z pianki. Maszyny bardzo ułatwią nam pracę. Potem trzeba starannie dobrać farbę, żeby zakończenia miały takie same właściwości, odbijające jak drewno, do którego będą przymocowane. Klejenie i łączenie za pomocą gwoździ 80 żeber, które tworzą każdy z płatów skrzydeł, trwało ponad tydzień. To będzie imitować zbiornik paliwa. To farba z cząsteczkami prawdziwego srebra w powłoce poliuretanowej. Jest dość droga. $250 za niecałe 4 litry. Radar będzie tu widział 2 zbiorniki paliwa. Skrzydła zostaną pokryte sklejką, tak samo jak w pierwowzorze z czasów II wojny światowej. Zawsze miło jest patrzeć, jak duże podzespoły do siebie pasują. Po miesiącu prac krawędzie natarcia są gotowe i można mocować je do płatów skrzydeł. Trochę niżej i wciśnij. Ekipa przez wiele godzin skrupulatnie szlifuje płaty skrzydeł. Jakiekolwiek nierówności mogłyby powodować niepożądane odbicia fal radaru. Podczas testów na powierzchni samolotu nie może być żadnych wybrzuszeń ostrych krawędzi ani szpar. Każdy element, taki jak nit czy ostrzejsza krawędź, odbija falę. Wewnętrzny szkielet centropłatu Hortena 229 jest zmontowany. Można przystępować do okrywania go sklejką. Teraz dobrze. Używamy giętkiej sklejki, która nie jest zbyt twarda i dlatego na przegrodach i żebrach można zawijać całe jej arkusze. Potrzebuję trzeciej ręki. Centropłat o skomplikowanym kształcie będzie zrobiony głównie z drewna, tak jak płaty skrzydeł. Aby mieć pewność, że ilość energii elektromagnetycznej, którą Horten 229 odbija z powrotem do radaru, jest taka jak u pierwowzoru. Ekipa wykona dokładne kopie metalowego kokpitu i wlotów powietrza. Osłony silnika znajdujące się po obu stronach kokpitu będą dziełem Billa Marsha i Marka Ferrariego. W oryginalnym samolocie to byłaby stal spawana. U nas będzie to włókno węglowe imitujące metal. Jest dużo lżejsze i łatwiej je układać. Drukarka przestrzenna umożliwi szybkie wytworzenie łopatek turbiny silnika. Takie urządzenie świetnie się sprawdza przy wykonywaniu wielu kopii skomplikowanych części. Jest ono w stanie wyprodukować każdy kształt przez topienie i zestalanie cienkich warstw proszku nylonowego.
To technologia przyrastania warstwowego. Dzięki niej możemy od zera wytworzyć dokładnie to, co jest nam potrzebne. Nastawiliśmy maszynę na noc i elementy ze wszystkimi detalami są gotowe. W niecałą dobę udało się wyprodukować wszystkie łopatki turbiny. Przed próbą radarową trzeba jeszcze dopilnować, żeby nylon i włókno szklane miały taką samą przewodność jak metal. Wloty pomalujemy z zewnątrz farbą metalizowaną. Radar nie będzie wiedział, czy pod spodem jest włókno szklane, czy stal, albo aluminium. Kokpit Hortena 229 to duży otwór narażony na wykrycie przez radar. We współczesnych samolotach specjalne powłoki uniemożliwiają falom radiowym przeniknięcie do kokpitu i powrót do radaru. Ekipa wykonawcza wykorzystuje materiały i metody z lat 40., ale kształt modelu jest skomplikowany, a czasu jest coraz mniej. Obrys samolotu jest bardzo złożony w każdej z trzech płaszczyzn. Z tamtej strony będzie to samo, więc trzeba pomnożyć to przez dwa. W sumie mamy tu sześć różnych obrysów, a kawałek materiału jest jeden i nie rozciąga się. Jak się mówi raz, dwa, trzy po niemiecku? Już po niej. Nic z tego nie będzie. Jest po sprawie. Spróbujemy jeszcze raz. Wytniemy ten kawałek, żeby nic tu nie trzymało i wtedy ta część lepiej się ułoży. Pracownicy modelarni podgrzewają pleksiglas i ponawiają próbę nadania kształtu osłonie kabiny z jednego kawałka materiału. Już po niej, ale dobrze szło. Otwórz drzwi. Nie poddamy się. Zrobię to z dwóch kawałków. Będzie o połowę mniej problemów. Po pomalowaniu wlotów i dysz farbą metalizowaną, ekipa kończy montaż centropłata. Fale radaru biegną w tę stronę, bo samolot jest skierowany dziobem do niego. Padają pod tym kątem, a obracające się łopatki turbiny dają sygnał echa. To obszar bardzo narażony na wykrycie. Bierzmy się za dyszę i nakładajmy piankę. W prawo. Dobrze. Nie trzeba ich ruszać, tylko pomalować od spodu. Można zaczynać. Po obu stronach kokpitu znajdują się osłony silników wykonane z włókna szklanego. Podobnie jak w przypadku skrzydeł, szczeliny zostaną wypełnione, a całość gładko wyszlifowana, aby kształt modelu był jak najbardziej zbliżony do pierwowzoru. Po przecięciu arkusza pleksiglasu na pół, Steve ponawia próbę uformowania osłony kabiny. Chyba się uda. Dobrze idzie. Niech ktoś złapie środek. Udało się nadać jej właściwy kształt. Teraz jeszcze wypoleruję tę zozę. Myślę, że Niemcy robili osłonę z dwóch kawałków. Wystarczy. Pchnij do przodu. Dobrze. Teraz trochę bardziej na północ. Świetnie, weszło. Po zamocowaniu skrzydeł można montować ostatni element centropłata.
Wykorzystując cały katalog narzędzi, w tym plastikowe rury, jakie można znaleźć pod kuchennym zlewem, Gary Headcoat wiernie odtworzył wnętrze kokpitu niemieckiego myśliwca. Tylko spójrzcie. Cieszę się, że wszystko dobrze wyszło, bo dzięki temu uzyskamy te same powierzchnie odbicia, co w oryginalnym Hortenie. Mamy tu jego dokładną kopię. Po zakończeniu montażu kokpitu i osłony kabiny, ekipa przystępuje do ostatniego etapu prac. Ta farba ma imitować metal. Chcemy, żeby wszystko było jak w prawdziwym samolocie. Porównuję oporność metalu z opornością miejsca pomalowanego metalizowaną farbą. Są identyczne i właśnie to chcieliśmy osiągnąć. Model został zmontowany. Teraz ekipa ma niecałe 2 tygodnie na pomalowanie i wykończenie repliki przed rozpoczęciem testów. 64 lata wcześniej w hangarze lotniska ukrytego w głębi hitlerowskich Niemiec Horten 229 był szykowany do swojego pierwszego lotu próbnego. W tajnym ośrodku Sonderkommanda 9 bracia Hortenowie nadzorują przygotowania do pierwszego lotu ich niewykrywalnego myśliwca. Dobiega końca 5. rok wojny. Alianckie samoloty nieubłaganie bombardują niemieckie miasta. 6 czerwca 1944 roku hitlerowska Rzesza otrzymała kolejny dotkliwy cios. Alianci wylądowali w Normandii. Hitler wiedział, że przegrywa wojnę i podwoił zamówienie na Horteny 229, jeszcze zanim pierwszy z nich wystartował. To miała być broń odwetowa, która odwróci sytuację na frontach i wyprze aliantów z kontynentalnej Europy. Gdy jesienią 1944 roku prace nad Ho-229 dobiegały końca, do jego konstruktorów dotarły wieści, że Führer domaga się bombowca dalekiego zasięgu. Hitler marzył o przeniesieniu wojny do Ameryki. Swoim załóżnikom opisywał ze szczegółami, jak wyobraża sobie bombardowanie i niszczenie miast takich jak Nowy Jork. W grudniu 1944 Reimar przez 3 tygodnie projektował międzykontynentalny bombowiec znany jako Horten 18. To miało być rozwinięcie modelu 229. Gdy bracia pracowali w odosobnieniu nad bombowcem strategicznym, ich myśliwiec w układzie latającego skrzydła właśnie przechodził do historii. 18 grudnia 1944 roku, tuż przed świtem, pilot Erwin Ziller patrzył, jak obsługa wyprowadza z hangaru niezwykły samolot. Ten doświadczony pilot testowy miał odbyć pierwszy w historii lot latającym skrzydłem z napędem odrzutowym. Horten 229 wyprzedzał wszystkie inne samoloty o całą epokę. To z pewnością była najbardziej osobliwa maszyna w ówczesnych Niemczech. Groźny zimowy poranek, Ziller pchnął do przodu dźwignię przepustnicy i samolot rozpoczął kołowanie. Pierwszy start Ho-229 potwierdził słuszność obranej przez Hortenów drogi. Jak na ironię, nie mogli oni przy tym być, ponieważ gorączkowo pracowali nad projektem bombowca mającego zaatakować Amerykę. W styczniu 1945 roku Walter Horten udał się do Berlina, by zdać Göringowi sprawozdanie z postępów prac nad bombowcem dalekiego zasięgu. Przedstawił mu projekt większej wersji Ho-229 sześciosilnikowej o rozpiętości skrzydeł wynoszącej 43 metry. Göring był zaskoczony. W rozmowie jasno dał do zrozumienia, że potrzebuje takiego samolotu, ponieważ w 1946 roku Niemcy będą dysponować bronią jądrową. Gdy bracia skupiali się na projekcie bombowca, ich myśliwiec przechodził dalsze testy.
W ciągu następnych miesięcy Ziller odbył jeszcze wiele lotów próbnych. HO-229 radził sobie nadspodziewanie dobrze. Ziller wziął nawet udział w pozorowanej walce z Messerschmittem Me-262 i to Horten okazał się szybszy i zwrotniejszy. Latające skrzydło miało te same silniki co Me-262, ale jego nowemu układowi napędowemu brakowało stabilności. W trakcie lotu próbnego w lutym 1945 roku zapalił się prawy silnik Hortena, którym leciał Ziller. Pilotowi nie udało się odzyskać panowania nad maszyną i rozbił się na niemieckiej ziemi. Erwin Ziller zginął dokładnie 2 miesiące po swoim pierwszym locie HO-229. Po 3 miesiącach wytężonej pracy ekipa Northropa Grumana otwiera wrota tajnej modelarni, aby inni pracownicy koncernu mogli obejrzeć z bliska hitlerowski myśliwiec. Najbardziej cieszy się z tego Tim Knott. Oto i on, gotowy. Możecie być dumni z siebie i swojego dzieła. Wygląda fantastycznie. Dziękuję, jesteśmy z niego bardzo dumni. Wśród zainteresowanych tym bezkadłubowym myśliwcem są projektanci bombowca B-2. Erf Wallen i John Keshen. Świetna robota, w tej branży nie ma lepszych od was. Po tylu latach pracy w zamknięciu miło jest wyjść na światło dzienne. Większość naszych modeli nigdy nie opuszcza hali. Dobrze, że ludzie mogą zobaczyć, co robimy. Bardzo rzadko ma się okazję pracować przy projekcie z taką historią. To wyjątkowe doświadczenie. Poza tym włożyłem w to dużo serca i nie mogę się doczekać testów. Jestem ciekawy, jak wypadnie, bo wygląda na niewykrywalny. W pewnym sensie ożywiliśmy przeszłość i myślę, że to ma znaczenie. Nie chciałbym być pilotem w tamtych czasach. Wolę budować taki samolot niż nim latać. Bałbym się siedzieć tuż przy silnikach. Nareszcie poznamy konkretne wartości i dowiemy się, czy ten myśliwiec był niewykrywalny. W odległym zakątku pustyni Mojave znajduje się zbudowany w latach 70. poligon testowy koncernu Northrop Grumman. Liczne anteny radarowe są w stanie dokładnie określić prawdopodobieństwo wykrycia danego samolotu. Te niepozorne hangary widziały wiele zdumiewających projektów. Ośrodek jest bardzo pilnie strzeżony. Wstęp ma tu niewiele starannie wybranych osób. Jesteśmy pierwszą ekipą, którą wpuszczono tu z kamerą. Podnoszę. Powierzchnie, nad którymi pracowaliśmy, poznają, czym są fale elektromagnetyczne. Po raz pierwszy radar będzie namierzał ten samolot. Na ten dzień czekaliśmy. Piękna pogoda. Lepiej być nie mogło. Przewoziłem różne rzeczy, ale nigdy niemieckiego myśliwca typu stealth. Jest dobrze. Po raz pierwszy możemy zobaczyć, jak wyglądałby w locie. Samolot nie wzbije się w powietrze, ale zostanie podniesiony na wysokość 5. piętra, żeby można było skierować na niego radar. Z wrażenia aż mi dech zaparło. Z tej odległości w powietrzu prezentuje się zupełnie inaczej. Myśliwiec zostaje ostrożnie umieszczony na odpowiedniej wysokości.
Owoc ich 3-miesięcznej pracy dosłownie wisi na włosku. Wygląda świetnie. Jako Amerykanin zawsze myślałem, że wszystko, co wiąże się z technologią stealth, to nasz wymysł. Nie miałem pojęcia, że Niemcy mieli latające skrzydło w latach 40. Naprawdę kapitalny widok. Chwila prawdy. Ponad 60 lat po pierwszym locie Hortena 229 jego rzekoma niewykrywalność zostanie sprawdzona w praktyce. W ośrodku ukrytym w górach południowej Kalifornii ekipa specjalistów firmy Northrop Grumman za chwilę zrobi coś, czego nigdy nie zrobili hitlerowcy. Przetestuje niewykrywalność Hortena H-229. Myśliwiec będzie obracany, aby wiązka fal objęła go, uderzyła go pod każdym kątem. To pozwoli uzyskać pełny obraz jego możliwości. Pierwsza seria obejmie dziób i samolot w poziomie. Pasmo częstotliwości zmienia się co obrót. Będą fale VHF, UHF i pasmo L. Szeroki zakres częstotliwości pozwoli lepiej ocenić skuteczną powierzchnię odbicia odrzutowca. Dzięki dużej ilości danych scharakteryzujemy możliwości samolotu w poszczególnych pasmach. Zaczynamy kolejny obrót. Przy tej częstotliwości wyraźnie widoczne są wloty powietrza i obszar osłony kabiny. Widać zwłaszcza wloty, gdzie fale odbijają się od kadłuba silnika, a także wrękę dziobową, osłonę kabiny i fale, które dostały się do kokpitu. Zespół ekspertów pragnie dowiedzieć się, czy ten hitlerowski myśliwiec był w stanie przechytrzyć sieć brytyjskich radarów. Jestem ciekaw wyników, bo bardzo chcę wiedzieć, jak ten samolot wypadłby w konfrontacji z alianckimi radarami. Musimy przetworzyć mnóstwo danych, aby otrzymać liczby, które porównamy z wynikami współczesnych samolotów. W tym nowoczesnym ośrodku badawczym specjaliści z koncernu Northrop Grumman mogą przetestować możliwość niemal każdego samolotu świata. To właśnie tu przeprowadzony zostanie drugi test z udziałem Hortena 229, pozorowany atak na Wielką Brytanię i konfrontacja z alianckimi radarami. Odrzutowcem poleci Paul Smith, główny pilot testowy w programie budowy najnowszego amerykańskiego myśliwca typu stealth, samolotu F-35. Wysokość 6000 metrów, prędkość 1100 km na godzinę. Pilot nadleci na różnych wysokościach nad angielskie wybrzeże. Jego celem jest brytyjska stacja radiolokacyjna. Zasięg brytyjskich radarów z czasów bitwy o Anglię dochodził do 180 km. Dzięki temu widziały one, jak niemieckie samoloty formują szyki jeszcze nad Francją. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wykrycia przez radar, niemieccy piloci zaczęli przelatywać nad kanałem na niskich wysokościach rzędu kilkunastu metrów. Ale na początku 1945 roku Niemcy nie miały już szans na zwycięstwo. Gdy w połowie kwietnia 1945 roku wojska aliantów zbliżały się do ośrodka Sonderkommando 9, bracia Hortenowie musieli uciekać, porzucając marzenia o uzbrojeniu Luftwaffe w myśliwce w układzie latającego skrzydła i bombowce międzykontynentalne. 63 lata po tym, jak Horten H-229 został wywieziony do Stanów Zjednoczonych, zdobyczna maszyna zaczyna wyjawiać swoje sekrety. Wykryty przez radar myśliwiec konwencjonalny lecący na dużej wysokości potrzebował 19 minut na dotarcie do celu. Odrzutowiec Hortenów pokonywał ten dystans w niecałe 8. Mniejsza o 20% odległość wykrycia w połączeniu z dużą prędkością czyniły H-229 zabójczą bronią. Nawet gdyby radar go wykrył, Horten był tak szybki, że alianckie myśliwce nie mogłyby go dogonić.
Ten samolot mógł dać Niemcom dużą przewagę w powietrzu. Nie chciałbym być wtedy na miejscu aliantów. Gdyby Ho-229 zastosował taktykę latania na niskich wysokościach, skutki tego mogłyby być katastrofalne dla aliantów. Lot na wysokości 15 metrów z prędkością 1000 km na godzinę, a do tego mniejsza odległość wykrycia, zostawiałyby aliantom tylko 2,5 minuty na odpowiednią reakcję. Horten 229 wyprzedził współczesne samoloty typu Stealth o ponad 30 lat. Znaczna ilość tych samolotów w rękach Niemców mogłaby wpłynąć na przebieg wojny. W kilkudziesięciu latach spekulacji eksperci z koncernu Northrop Grumman wyjaśnili w końcu zagadkę hitlerowskiego myśliwca typu Stealth. Ale Ho-229 nie był jedynym samolotem braci Hortenów, który miał zostać wdrożony do produkcji. Wszystkie cechy i właściwości Ho-229 można odnieść do Hortena 18, który był jego większą wersją. Goering był pewny, że w 1946 roku Niemcy będą dysponować bombami atomowymi. Horten 18 byłby samolotem, który zrzuci je na amerykańskie miasta. Nawet gdyby udało się wykryć nadlatujący Horten 18, Amerykanie mieliby tylko 8 minut na odpowiednią reakcję. To by nie wystarczyło na skuteczne przeciwdziałanie. Niewidzialny samolot w układzie latającego skrzydła byłby zabójczą bronią Hitlera, ale wykorzystanie go jako bombowca dalekiego zasięgu byłoby straszne. Drżę na samą myśl o tym, jeśli III Rzesza wykorzystałaby te samoloty w akcji, to pierwsze ataki z ich użyciem miałyby koszmarne skutki. Na Discovery Channel premierowy odcinek serii Grzyby na wagę złota. Zapraszamy! Czytał Cezary Kwieciński.